Przepraszam, czy ktoś tu siedzi? Czy ktoś jest gotowy na obiad? Czy ktoś ma ochotę wyskoczyć na drinka? Czy jeszcze ktoś ma problemy? Czy ktoś pracuje nad tym zamówieniem? Cześć, z tej strony Aleksandra Led i z dzisiejszego odcinka rozmówek u Oli. Dowiesz się, jak powiedzieć po angielsku te wszystkie wyrażenia. Chodź, zaczynamy. Czy ktoś jest głodny? Jak to powiemy po angielsku? Powiemy z pomocą wyrażenia is anyone. Is anyone, czy ktokolwiek, czy ktoś. Jak będzie po angielsku głodny? Hungry, czyli czy ktoś jest głodny, będzie is anyone hungry. Is anyone hungry? Is anyone hungry? No dobra, to już wiemy, jak powiedzieć, czy zapytać, czy ktoś jest głodny. A jak zapytamy, czy ktoś jest dostępny? Na przykład, żeby podejść do klienta, żeby przyjść do pracy, albo żeby ze mną porozmawiać. Dostępny to available. Available. Więc czy jest ktoś dostępny, to będzie is anyone available. Pisze się w sposób dość skomplikowany, ale wymowa, myślę, że nie najgorsza. Available. Available. Is anyone available? Is anyone available? Czy jest ktoś dostępny? A jak będzie po angielsku, czy ktoś jest chory? Chcemy się dowiedzieć, czy ktoś tutaj z naszej grupy jest chory, w sensie w pracy na przykład, jest na zwolnieniu, albo czy ktoś w klasie mojego dziecka jest chory na przykład już na świnkę, bo moje dziecko ma świnkę. Chcemy się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze jest chory. Powiem, is anyone sick? Czy ktoś jest chory, a czy ktoś jeszcze jest chory, to będzie is anyone else sick? Ale zapiszemy tą najprostszą formę, is anyone sick? Is anyone sick? Is anyone sick? No dobrze. A jak powiemy po angielsku, czy ktoś ma alergię na przykład na kurz? Jak to będzie po angielsku? Po polsku mamy alergię, w języku angielskim jesteśmy alergiczni, więc is anyone allergic? I teraz na co? To dust. Is anyone allergic to dust? I oczywiście możemy zamiast tego dust podłożyć sobie jakikolwiek inny alergen. Czyli is anyone allergic? Is anyone allergic to dust? Zwróćmy uwagę też na akcent. W słowie allergic mamy akcent na logic, więc to nie jest allergic, to jest allergic, tak jak available, ze względu na to, że akcent jest na drugą sylabę. Przepraszam, czy ktoś tutaj siedzi? Jak to powiemy po angielsku? Excuse me, is anyone? Teraz pasowałoby sobie zmienić markera i to zrobię. Z tego względu, że zauważcie, tutaj tylko podkładaliśmy przymiotniki, czy ktoś jest głodny, dostępny, chory, alergiczny, a teraz będziemy używać tej struktury is anyone, ale już zupełnie inaczej. Czy ktoś tutaj siedzi, to będzie is anyone i teraz muszą dołożyć czasownik sit, ale w continuousie, ponieważ pytamy, czy ktoś siedzi tutaj w tym momencie, więc będzie sit, siedzieć, podwójne T i końcówka ing. I teraz to jest zupełnie inny czas, bo present continuous. Is anyone sitting here? Is anyone sitting here? Czy ktoś tutaj siedzi? A jak zapytamy, czy ktoś pracuje nad tym zamówieniem? Czy ktoś pracuje nad tym zamówieniem? Teraz tak. Pracować to jest work, czyli będzie is anyone work? I końcówka ing. Nad tym zamówieniem on this order. Is anyone working on this order? Is anyone working on this order? I teraz w wymowie i tylko w wymowie tutaj to on przyklei się do słowa working i powiemy to jako
working on, working on. Is anyone working on this order? This order. Is anyone working on this order? Is anyone working on this order? Czy ktoś pracuje nad tym zamówieniem? Pytanie bardzo istotne, czy ktoś w tym momencie zajmuje się dziećmi? Czy ktoś w tym momencie je nadzoruje? Jak to będzie? Czy ktoś, is anyone, nadzorować to jest supervise, supervise, tego e nie napiszę, tylko samo en. Is anyone supervising the children? Może być right now albo now. Right now znaczy w tym momencie, dokładnie w tym momencie. Is anyone supervising the children right now? Is anyone supervising the children right now? A jak zapytamy, czy ktoś ma problemy? Is anyone, mieć to have przez e, ale wiemy, że w kontinuusie tego e nie będzie, bo je ucinamy, więc tu byłoby normalnie e, ale go nie napiszę, tylko having. Is anyone having a problem? Czy ktoś, ktokolwiek ma problem, albo czy ktoś jeszcze ma problem? Is anyone else having a problem? Tak moglibyśmy powiedzieć. Is anyone having a problem? Czy ktoś ma problem, czy ktoś doświadcza jakichś trudności? No dobra, a jak zapytamy, czy ktoś jest gotowy na lunch, na obiad? Czy ktoś ma ochotę na lunch, czy ktoś jest chętny na lunch? Is anyone, uwaga, tutaj znowu powinien być inny kolor, bo znowu będziemy inaczej to zdanie budować. Tutaj będziemy mieć czasownik frazalny. Czy ktoś jest gotowy, chętny na lunch, to będzie is anyone up for lunch. Is anyone up for lunch? Is anyone up for lunch? Czy ktoś jest gotowy na lunch, na obiad? Czy ktoś się pisze na drinka, na wyjście na drinka po pracy? Jak to będzie? Znowuż, is anyone up for a drink after work? Is anyone up for a drink after work? I teraz, jeżeli chcemy to ładnie, płynnie powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby powiedzieć to szybko, ale żeby sobie połączyć tam, gdzie zaczyna się słowo od samogłoski, to słowo przykleja się do poprzedniego słowa. Więc is anyone up for a drink after work? Is anyone up for a drink after work? Is anyone up for a drink after work? No dobra, to mamy te wyrażenia, a teraz zobaczmy, co nam w głowie z tej lekcji zostało. Ja będę czytała po angielsku, a chciałabym, żebyś ty mi to przetłumaczył, albo przetłumaczyła na język polski, można również w komentarzach, albo można po prostu na głos tłumaczyć dla tych osób, które są zaznajomione z tymi wyrażeniami, ale chciałyby poćwiczyć wymowę, można to wykorzystać jako na powtarzanie, czyli słyszysz i powtarzasz. Więc twój wybór. Dobra, co będzie oznaczało? Is anyone hungry? Is anyone hungry? Czy ktoś jest głodny? A co będzie oznaczało? Is anyone available? Is anyone available? Czy ktoś jest dostępny? A co będzie oznaczało? Is anyone sick? Is anyone sick? Czy ktoś jest chory? Is anyone allergic to dust? Is anyone allergic to dust? Czy ktoś ma alergię na kurz? Is anyone sitting here? Is anyone sitting here? Czy ktoś tutaj siedzi? Is anyone working on this order? Is anyone working on this order? Czy ktoś pracuje nad tym zamówieniem? Is anyone supervising the children right now? Is anyone supervising the children right now?
Czy ktoś nadzoruje dzieciaki w tym momencie? Is anyone having a problem? Is anyone having a problem? Czy ktoś ma jakiś problem? Is anyone up for lunch? Is anyone up for lunch? Czy ma ktoś ochotę na lunch? Is anyone up for a drink after work? Is anyone up for a drink after work? Czy ktoś jest chętny na drinka po pracy? Bomba! A teraz spróbujemy w drugą stronę. Staraj się tylko słuchać mojego głosu, ale nie zerkać na ekran. Jak powiemy po angielsku, czy ktoś jest głodny? Is anyone hungry? Is anyone hungry? Bomba! A jak zapytamy, czy jest ktoś dostępny w tym momencie? Is anyone available? Is anyone available right now? Jeżeli chcemy podkreślić, że w tym momencie. Jak zapytamy, czy ktoś jest chory? Is anyone sick? Is anyone sick? Jak zapytamy, czy ktoś ma alergię na kurz? Is anyone allergic to dust? Is anyone allergic to dust? Jak zapytamy, czy ktoś tutaj siedzi? Is anyone sitting here? Is anyone sitting here? Jak zapytamy, czy ktoś pracuje nad tym zamówieniem? Is anyone working on this order? Is anyone working on this order? Jak zapytamy, czy ktoś w tym momencie nadzoruje dzieciaki, czy ktoś się nimi zajmuje? Is anyone supervising the children right now? Is anyone supervising the children right now? Jak zapytamy, czy ktoś ma problem? Is anyone having a problem? A jak zapytamy, czy ktoś ma ochotę na lunch? Is anyone up for lunch? Is anyone up for lunch? I ostatnie pytanie, a kto się pisze na drinka po pracy? Is anyone up for a drink after work? Is anyone up for a drink after work? Świetnie, brawo ty, to wszystkie wyrażenia na dzisiaj, z którymi możesz dogadać się w wielu różnych sytuacjach życia codziennego, a to wszystko za sprawą jednego prostego wyrażenia is anyone. Zapraszam Cię już w przyszłym tygodniu na kolejną lekcję z serii Łatwo i powoli, rozmówki u Oli, bądź na pewno, ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia.